Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam do obejrzenia filmu, w którym będę opowiadała o książkach, którym przyznałam bardzo niewiele gwiazdek. Są to książki, które dostały ode mnie od 1 do 3 gwiazdek w skali do 5. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie te książki tak oceniam je na aplikacji Goodreads i link do swojego konta podam poniżej, jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki czytam na bieżąco, jeżeli chcecie na przykład zostać moim znajomym na Goodreads. Książki, o których będę dzisiaj mówić, to nie są obiektywnie złe książki. One poruszają bardzo ważne tematy. One są napisane często bardzo dobrze, ale z jakichś względów nie sprostały moim oczekiwaniom. Dlatego też, omawiając je, będę wspominała o tym, co w tych książkach jest dobre i o tym, co sprawiło, że ja oceniam je niezbyt wysoko. Tak więc zaczynajmy. Pierwszą z książek jest książka, o której mówiłam w któryś otwierankach, Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę. Jest to powieść napisana przez młodego autora o pochodzeniu wietnamsko-amerykańskim, który przede wszystkim jest poetą. I to w tej książce bardzo mocno czuć. O tym też jeszcze za chwilę coś powiem. Jest to książka poruszająca kwestie rasy, przynależności, dojrzewania, odkrywania swojej tożsamości, odkrywania swojej seksualności, rozumienia swojej rodziny, rozumienia swoich korzeni. Wszystko to jest bardzo ważne, bardzo istotne i tych tematów w tej książce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Być może nawet za dużo. To, co mi w niej przeszkadzało, to, że napisana jest bardzo w wyrywkowy sposób. Ona jest taka rwana w narracji. Przeszkadzało mi także to, że autor bardzo mocno próbuje wpleść poetykę do tej swojej narracji. W związku z czym powstają takie trochę potworkowate teksty typu matka przyłożyła mi na odlew w twarz, a kwiaty pachniały pięknie i mieniły się blaskiem zorzy. Oczywiście ściemniam w tej chwili, ale chciałabym Wam pokazać właśnie mniej więcej, jak to w tej książce jest ułożone, jak to wygląda, jak ta narracja przebiega. Podczas czytania cały czas czułam się jak osoba podglądająca przez dziurkę od klucza, osoba, która nie jest dopuszczona do wszystkiego, która nie jest w stanie wszystkiego zrozumieć ani zidentyfikować się z problemami głównego bohatera. Oczywiście rozumiem te problemy, jestem osobą empatyczną, natomiast nie do końca mi tam to wszystko zagrało. Było tego chyba trochę za dużo, tym bardziej, że jeszcze na dodatek, jako wisienka na torcie, autor dorzuca uzależnienie od środków psychoaktywnych. Więc uważam, że było tego za dużo, jeszcze ten język poetycki, rwana narracja. No nie, coś mi tutaj nie zagrało. Więc ja nie jestem fanką książki Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, aczkolwiek uwielbiam jej tytuł i bardzo mi się podoba okładka. Jeżeli jesteśmy przy środkach psychoaktywnych, to od razu wspomnę o książce Nico Walkera pod tytułem Świeży. Tak wygląda. Ma też bardzo ładną okładkę. Jest to książka taka męska, tak bym ją nazwała. Opowiada również o młodym chłopaku, który zakochuje się na początku studiów, czy pod koniec liceum jeszcze, w dziewczynie. I jest to bardzo toksyczny, bardzo patologiczny związek. Oni nawzajem ciągną się w dół przez cały czas. I żeby wyrwać się trochę z tego związku, zwłaszcza kiedy jego dziewczyna wyjeżdża do swojego stanu po pierwszym roku studiów, czyli wraca do domu, chłopak zaciąga się do wojska. Przechodzi przeszkolenie wojskowe, zostaje ratownikiem medycznym w wojsku i zostaje wysłany na misję do Iraku. Tam, wiadomo jak to na wojnie, przeżywa traumatyczne chwile. Jest świadkiem wielu śmierci, umierają jego znajomi, jego koledzy. On sam nieraz ociera się o śmierć. Uzależnia się od narkotyków, od środków uspokajających. Kiedy powraca do Ameryki, cierpi na zespół stresu pourazowego, ale wraca do tej swojej dziewczyny. I jest coraz z nim gorzej i gorzej. Widzimy, jak stacza się po równi pochyłej. Jest z nim bardzo źle. Ta książka jest napisana takim bardzo nowoczesnym i bardzo wulgarnym językiem. To trochę boli uszy, ale aż tak bardzo nie przeszkadza.
Co mi przeszkadza, to to, że ja po prostu nie za bardzo lubię czytać o osobach uzależnionych od narkotyków. Nie lubię patrzeć, jak ludzie spadają w dół i nie potrafią sobie pomóc. I dlatego też ta książka, ja ją rozumiem, wiem, że ona jest ważna, że ona pokazuje bardzo ważne rzeczy, ale nie do końca do mnie przemawia. Kolejna książka to powieść dla młodzieży, Gołymi rękami. Tak wygląda, jest bardzo nieduża. I zacznę może od tego, dlaczego ja w ogóle sięgam po powieści dla młodzieży czy książki dla dzieci. Zazwyczaj sięgam po nie dlatego, żeby mieć jakąś odskocznię od dorosłych problemów. Te problemy poruszane w książkach dla dzieci czy dla młodzieży są zazwyczaj proste do rozwiązania i czytanie o nich jest satysfakcjonujące. Przynosi ulgę, zadowolenie. Ten świat jakoś się układa w sposób bardziej harmonijny i bardziej zrozumiały. I ta książka niestety taka nie jest. I to jest, obiektywnie mówiąc, bardzo dobra książka. Ale jest tak cholernie smutna i tak przygnębiająca, że po jej przeczytaniu już sama nie wiedziałam, czy mam sobie zawiązać kamień u szyi i wskoczyć do studni, czy coś ze sobą innego zrobić. Naprawdę, tak przygnębiającej książki dla młodzieży nigdy nie czytałam. Wspomnę Wam jedynie o tym, że tutaj umierają zwierzęta, dochodzi do bardzo poważnego konfliktu między młodym chłopcem a dorosłym mężczyzną, do dużego niezrozumienia, do szybkiego dorastania młodego człowieka, do bardzo trudnych decyzji, które musi podjąć. No naprawdę jest potwornie smutna i nic się tutaj tak naprawdę na końcu nie rozwiązuje. Więc tak, ja ją polecam. Czytajcie tę książkę, tak jak obie pozostałe Świeżego i Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, ale miejcie na uwadze, że ona Wam humoru na pewno nie poprawi. Malutka książeczka, którą trzymam tutaj na kolanach, ma tytuł Koniec świata, umyj okna. Bardzo fajny tytuł, jest to książka polskiej autorki Agnieszki Jelonek, która opowiada o osobie cierpiącej na stany lękowe i ataki paniki. Moim zdaniem bardzo ważna i bardzo istotna kwestia, aby przybliżać tego typu choroby. Chodzi o to, żeby ludzie rozumieli choroby psychiczne, depresje czy właśnie stany lękowe. I ta książka robi dobrą robotę do pewnego momentu. I jest to zarzut, który pojawia się u mnie już któryś raz podczas czytania literatury dotyczącej właśnie takich problemów w wykonaniu polskich pisarzy. Otóż ta sprawa zostaje bardzo strywializowana, kiedy w pewnym momencie dowiadujemy się, że bohaterka tej książki, być może alter ego pisarki, nie wiem tego, traci pracę na skutek swojego stanu psychicznego, nie dostaje zleceń, rozstaje się z mężem, praktycznie zostaje bez środków do życia. Ale jakimś dziwnym trafem ma pieniądze na wycieczki zagraniczne, na wyjazdy, gdzie tam poznaje sobie kogoś, jakiegoś człowieka, jakiegoś mężczyznę, z którym tworzy związek. I powiedzcie mi, czy to nie jest trywializowanie? Ponieważ zwykły człowiek, który, nie wiem, pracuje w fabryce, szkole, urzędzie, nie może sobie pozwolić na to, że nie będzie nic robił i sobie podróżował po świecie, ponieważ go na to nie stać. I tego typu książki pokazują, że depresja, stany lękowe, ataki paniki, to jest fanaberia bogatych ludzi. Bardzo, bardzo niefajny sposób przedstawiania tego, ponieważ wszystko się spłyca i tak naprawdę ta książka zamiast trafiać w dziesiątkę, to trafi jak kulą w płot. Kolejna książka również dotyczy medycyny i jest to książka Czego oczy nie widzą, jak wzrok kształtuje nasze myśli. Jest to książka z serii Zrozum wydawnictwa poznańskiego. I powiem Wam, że to był największy zawód. Największy. Ja jej dałam jedną gwiazdeczkę, czyli mnie już się nie dało. Nawet nie byłam w stanie skończyć tej książki, aczkolwiek przeczytałam naprawdę prawie wszystko. Chyba mi ostatni rozdział został.
A tak naprawdę przeczytałam ją dwa razy, ponieważ ja ją słuchałam na audiobooku, jak wszystkie pozostałe książki z tej serii. I wszystkie pozostałe były super, naprawdę. Były bardzo ciekawe, bardzo rozwijające i przede wszystkim bardzo wciągające. Natomiast ta tutaj z książką popularno-naukową niewiele ma wspólnego. Dla mnie jest to książka naukowa. Jest tutaj bardzo dokładny opis eksperymentów, bardzo dokładny opis poszczególnych komórek oka odpowiedzialnych za różne funkcje. Tutaj jest za dużo skali mikro, za mało skali makro. Po prostu ja w większości tej książki nie rozumiałam, co chwilę sobie cofałam o kolejny rozdział, praktycznie dlatego też przesłuchałam ją dwa razy i dalej niewiele rozumiałam, nie wciągało mnie to, w ogóle mnie to nie wciągało. No niestety, nie trafiona ta pozycja, natomiast wszystkie pozostałe, a czytałam jeszcze cztery inne książki z tej serii, bardzo Wam polecam, naprawdę. Wszystkie oprócz tej jednej. Kolejnej książki nie mam przed sobą, ponieważ wysłuchałam ją tylko na audiobooku, nie mając egzemplarza fizycznego. To jest książka pod tytułem Pustostany Doroty Kotas. Ta książka stała się dość popularna. Ona jakieś nagrody zgarnęła, dlatego postanowiłam, że zapoznam się z nią. I mam wrażenie, że jest to książka, która powstała z wielkiej potrzeby pisania, ale tak naprawdę bez jakiegoś większego pomysłu na fabułę. Ona opowiada o dziewczynie, która traci pracę, bądź tą pracę rzuca. Ona tych prac ma ileś po kolei, ale żadna jej nie pasuje, każda ją nudzi. Więc albo sama je zostawia, albo po prostu zostaje wyrzucona, ponieważ nie wykonuje swoich obowiązków i zostaje bez środków do życia. Dlatego też nie jest w stanie się utrzymywać normalnie, czyli chodzić do sklepu i robić sobie jakieś tam zakupów. Dlatego też postanawia przejrzeć mieszkania, puste mieszkania, których lokatorzy umarli w jej kamienicy. I tam znajduje dla siebie ubrania, tam znajduje dla siebie jakieś zapasy jedzenia, sprawdza piwnice, gdzie są słoiki z różnymi wekami, z różnymi potrawami, które mieszkańcy, którzy już nie żyją, zrobili sobie na przyszłość. I ona z tego korzysta. To jest taka książka, która trochę porusza kwestie ekologiczne, także LGBT, także poszukiwanie jakiegoś sensu w życiu. Wszystko to się czyta naprawdę bardzo przyjemnie, aczkolwiek gdzieś tak to przechodzi, jednym uchem wpada, drugim wypada. No trochę tam było za mało treści, a za dużo takich fajnych anegdot i fajnych historyjek. I kolejna książka, która jest bardzo podobna, też jej nie mam, bo przeczytałam ją na e-booku, to koncept numer 14 Samuela Kretesa. Bohaterem tej książki jest również Samuel Kretes, więc albo autor przyjął nazwisko swojego bohatera, albo bohater został obdarzony nazwiskiem autora. Młody chłopiec, nastolatek, który chodzi jeszcze do liceum, ale na skutek tam pewnego wydarzenia z WF-istą musi tą szkołę opuścić i wyjeżdża do szkoły do Warszawy. No, nie jest daleko, bo on gdzieś tam pod Warszawą mieszkał wcześniej, no ale w Warszawie jest sam, wynajmuje stację, musi tam sam mieszkać, sam się utrzymywać bez rodziców. Zresztą tych rodziców ma jakichś takich trochę dziwnych, trochę tam jest za mało na temat tej jego rodziny. No i ma tam jakieś różne przygody. Generalnie ten chłopiec jest taki nadmiernie rozwinięty, bardzo oczytany. I te przygody, które ma, kręcą się wokół nadużywania alkoholu, kodeiny oraz poezji i literatury. Powiem Wam, że ta książka naprawdę jest skutkiem wielkiej chęci do napisania książki, pewnego talentu literackiego, bo to naprawdę czyta się całkiem okej. Natomiast tam nie ma praktycznie treści. Naprawdę. To jest takie trochę załamujące. W pewnym momencie nawet autor wplódł esej o ekologii. Także fajnie by było, gdyby ten autor, który prawdopodobnie kryje się pod pseudonimem, wpadł na jakiś pomysł fajnej fabuły i dobrze przeprowadził ją do końca. Bo tutaj zabrakło fabuły, im dalej było, tym głupiej po prostu.
ostatnie w dzisiejszym zestawieniu są dwie książki. Dwie od razu, ponieważ są to książki tego samego autora, Bartosza Szczygielskiego, pod tytułem Wskazówki. Ta pierwsza nazywa się Same wskazówki, ta druga ma podtytuł Wskazówki Paradoks. Jest to książka o chłopcu nastolatku, który otrzymuje od swojego dziadka zegarek, ale nie do końca wie, na jakiej zasadzie ten zegarek ma działać. Okazuje się, że jest to przedmiot magiczny i kiedy chłopiec go nakręca, zegarek przenosi go w czasie. I to w tej pierwszej części on się kilkakrotnie przenosi w czasie, żeby poprawić tam pewne rzeczy, ale tak naprawdę różne postaci, które zostają tutaj wprowadzone w tej książce, różne wątki nie zostają zamknięte na koniec. Dlatego też bardzo cieszyłam się, że od razu miałam drugą część i sądziłam, że znajdę zakończenie rozpoczętych wątków. Coś się w końcu wyjaśni, bo na końcu tej pierwszej książki niewiele się wyjaśnia. Okazuje się jednak, że nie. Tutaj się skomplikuje sprawa jeszcze bardziej. Chłopiec musi naprawić ten zegarek, ponieważ go zepsuł i trafia do dziwnego warsztatu. Tam się gdzieś tam przenosi, jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś. Spotyka matkę naturę, spotyka Kronosa, nie wiadomo kogo, chomika przenoszącego w czasie. Naprawdę, ja nie ściemniam. Naprawdę przedziwne rzeczy i w pewnym momencie już sama nie wiedziałam, o co w tej książce chodzi, po co on się tak przenosi. Miałam wrażenie, że ten chłopiec, ten bohater też już sam nie wie, o co jemu chodzi, a najgorsze, miałam wrażenie, że sam autor już nie wie, o co mu chodzi, że już dawno stracił panowanie nad tą książką i ta akcja się toczy sama. Także podejrzewam, że będą kolejne części, aczkolwiek ja już ich nie będę czytała, bo to naprawdę im dalej, tym gorzej. Tak więc, moi drodzy, to były wszystkie książki, o których chciałam Wam opowiedzieć. Jestem bardzo ciekawa, czy podzielacie moje zdanie, czy też Wasze zdanie jest zupełnie przeciwne. Być może Wy znaleźliście w tych książkach coś, co Was bardzo dogłębnie poruszyło. To, wiecie, to jest tak w literaturze, że dana książka jednej osobie bardzo się podoba, inna powie, że nie, absolutnie, w ogóle ona do mnie nie przemawia. I właśnie to jest super. Bardzo Was proszę, napiszcie, czy czytaliście którąś z tych książek i czy Wam się podobała, czy też może macie jakieś inne zastrzeżenia jeszcze do ich treści, czy do ich wykonania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.